Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, zobaczcie. Przyszła do nas paczka ze Skierniewic. I chcemy bardzo podziękować. Taka wielka paczka. Myśmy już wypakowali te rzeczy z paczki, ale jeszcze nie wszystkie są otworzone, więc będziemy teraz otwierać. Ale zobaczcie, tu mamy nasionka maku. Tutaj mamy nasionka czego to? Szafirki. To są szafirki, jacie. Takie ładne. Tutaj mamy jakiś dżem truskawkowy własnej roboty. Tutaj tu... mamy dżem jakiś inny. Dżem. Tutaj dwa kubeczki piękne. A tu jeszcze nie wiemy co, to otwieramy dalej, ciąg dalszy. Zobaczymy co to będzie, co to będzie, co to będzie. To jest niesamowite, słuchajcie. Wiemy od kogo, więc chcemy podziękować Izie i Jurkowi. Dziękujemy wam bardzo. Co to, to jest, będzie? To jest nasza rocznica, bo to są październikowe prezenty, słuchajcie, a. Ponieważ w naszej rodzinie dużo się dzieje. Wow, jaki ładny świecznik. Ale piękny. No. Obróć go, bo ma różne kolory, że tak powiem, i różne. Wow, piękne. No to będzie do modlitwy w pokoju. Tu mamy dalej, jacie, co tutaj? Co to tu jeszcze mamy? Ja też bym przyspieszył. Co to jest? Twardowski. Miłość na śmierć nie umiera. Rozważania na drodze krzyżowej, więc pięknie. Bo przed nami będzie też Wielki Post. Tak. Drugi rok. O, co tu jest? Pokaż. Nasz kochany, wspaniały arcybiskup Grzegorz Ryś. Ryś, ale super. Weź i słuchaj. Amen. Piśmie, które staje się słowem. Amen. Wspaniale. To dziękujemy. Słuchajcie, to jest takie piękne. Pomyślcie o kimś, kogo wy moglibyście czymś obdarować. Nawet tym, co już macie w swojej biblioteczce. Wow. Pokaż, pokaż. O, to jest o czym ja marzyłam. O, list do Rzymian. Katolicki komentarz do Pisma Świętego. Ukochany list do Rzymian. To jest w ogóle przepiękna seria komentarzy do Ewangelii, a teraz jest już list do Rzymian. Jacie, no kocham list do Rzymian i po prostu polecaliśmy tutaj ojca Cantalamessę, Mesę, a no tego jeszcze nie czytałam, ale po prostu jak będziemy to czytać, to w miarę czytania będziemy się wiedzieć. Dzielić. To wam powiemy, co odkrywamy. Powiemy, więc amen. Dziękujemy, kochani. To 3, 4. Dziękujemy. Piękne te kubeczki dla dzieci. Wspaniałe. Dla dziewczynek naszych. Pa, pa. Pa, pa. Dzień dobry, witajcie bracia i siostry, Antidotum, dzień dobry. Odcinek 402 chyba. 402. Maszyna skończyła huczeć, jak dobrze, amen, alleluja. Modliłem się właśnie o to, dobrze, że graliśmy na zwłokę. Słuchajcie, w ten piękny jesienny, jesień już jest? Tak, już jesień jest. Nawet widać, miesiąca, nawet widać, od miesiąca jest jesień. Więc ten piękny jesienny poranek, witamy się z wami w Królewskim Ogrodzie. Hacjendy Wilków. Rezydencja w Krzakach. Rezydencja jesienna Wilków w Krzakach. Z rezydencji w Krzakach. Tak. Kochani, dzisiaj mamy Rzymian, 11 rozdział, taki poszatkowany. Posłuchajmy. Bracia, czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą. Ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Pytam jednak, czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą. Ale przez ich upadek zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich mała liczba wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości. Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy, byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania, że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba i to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Co prawda, gdy chodzi o Ewangelię, są oni nieprzyjaciółmi ze względu na wasze dobro. Gdy jednak chodzi o wybranie,
są oni ze względu na praojców umiłowani, bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, no to jest taki bardzo ważny element naszej wiary, żeby w ogóle wiedzieć, Paweł to pisze, bardzo świadomy jest tego, co pisze, że skoro, zacznę od ostatniego zdania, bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Czyli skoro Pan Bóg wiele wieków przed Chrystusem powołał Izraela, tam się zaczęło to od Abrahama, potem w Jakubie, który stał się Izraelem, w sensie jego nowego imienia, nowej tożsamości ojca narodów, tak, pokoleń. Więc Bóg powołał całego Izraela do przyjaźni z sobą. Wybrał sobie spośród wszystkich narodów właśnie Izraela, dołóżmy do tego no, Żydów, żeby to było jasne, o kim mówimy. I teraz naród żydowski jest tym wybranym narodem przez Pana Boga. I mówi teraz Paweł o tym, że niezależnie od tego, że oni odrzucili Nowy Testament, odrzucili Jezusa, nie uwierzyli i Ewangelia poszła do pogan, czyli pominęła samych Żydów, czyli pominęła spadkobierców, a poszła do innowierców, ale ci innowiercy zaczynają się nawracać, tylko już nie nawracają się na wiarę żydowską, tylko nawracają się na chrześcijaństwo, które Paweł też cały czas tłumaczy, że ono jest celem, tak, ono się wywodzi oczywiście z judaizmu. I teraz chrześcijanie zaczynają się po prostu w jakiś sposób, zaczynają być też dla Żydów takim punktem zapalnym, no bo ponieważ trochę kolą ich w oczy, że widzą, że coś jest nie tak z nami. Dlatego to już pewnie dziś mówiliśmy o tym dawno na Antidotum, że już są bardzo duże grupy tak zwanych Żydów mesjańskich, czyli to są ci ludzie z judaizmu, którzy zaczynają wierzyć w Nowy Testament i uznawać Jezusa Chrystusa jako Boga, a nie proroka, i Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, nie? Króla żydowskiego, bo to tak, Jezus Chrystus, Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski, było na krzyżu napisane tytuł jego winy, nie? I teraz tutaj pisze o tym Paweł, że mimo, że oni to odrzucili, to tu jest napisane kawałeczek, czyli co prawda, gdy chodzi o Ewangelię, są oni nieprzyjaciółmi ze względu na wasze dobro, gdy jednak chodzi o wybranie, są oni ze względu na praojców umiłowani, bo dary łaski, wezwanie Boże są nieodwołalne. Czyli oni i tak w końcu czasów będą tym narodem wybrani. Nawet ostatnio taką książkę czytałem, która właśnie cały czas ten problem podejmuje, żeby nie zapomnieć, że Żydzi to nie jest naród odrzucony, tylko to jest cały czas naród wybrany. I jakoś Bóg sprawi, jak to zrobi, ja nie wiem, bo mnie nie informował, jak to zrobi, ale Bóg w jakiś sposób na to znajdzie, po prostu, żeby do nich przemówić, żeby oni wrócili w to miejsce. Dobrze, teraz tu jest wcześniej właśnie o tym wejściu, to tu musiałbym skoczyć w ten werset, gdzie Paweł zaczyna werset. Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości za tej tajemnicy, byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania, żeby do tych, którzy się nawrócili, że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela, aż do tego czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan. Czyli pokazuje, kościół będzie momentem, kiedy pełnia pogan, czyli mamy szansę, że pełnia pogan wejdzie do kościoła. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci nieprawość od Jakuba i to będzie moje z nim przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Amen. Więc on mówi, że nastąpi ten czas, że wszyscy będą jedno, wszyscy będą jednej wiary. No, na razie to widać daleko jeszcze jest, ale może się właśnie przybliża. I teraz ta pierwsza rzecz, która tutaj jest opisywana, czyż Bóg odrzucił swój lud żadną miarą? No bo tak, no bo Żydzi, którzy nie przyjęli chrześcijaństwa, Jezusa jako Zbawiciela, zaczęli swoim życiem oddalać się od tego, co się rozwijało i wiara przestała być dla nich jakby samych pociągająca, a chrześcijaństwo zaczęło się bardzo rozrastać. No i teraz ci, którzy stali się chrześcijanami, mówią, a co z Żydami? Przecież Jezus był Żydem. Gdzie oni są? No, Bóg nie odrzucił żadną miarą. Nie? I ja przecież jestem Izraelitą. Mówi, ja też, potomkiem Abrahama. Mówi Paweł o sobie, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. To tylko sam lud musi chcieć wybrać Boga z powrotem. Tak? Pytam jednak, czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą, ale przez ich upadek zbawienie przypadło w udziale poganom.
by ich pobudzić do współzawodnictwa. I to taki fajny podaje przykład współzawodnictwa, czyli jedni drugich chcą wyprzedzać w wierze. I dobra, i tu mówimy, Paweł 2000 lat temu, pierwszy wiek chrześcijaństwa, opisuje sytuację, która jest pomiędzy Żydami i pomiędzy chrześcijanami i jeszcze innymi poganami, którzy jeszcze nie są w chrześcijaństwie. Ale teraz popatrzcie w drugą stronę. Dzisiaj mamy 2000, który to 21 rok. I co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy poniekąd współzawodnictwo pomiędzy kim? Pomiędzy w chrześcijaństwie, bym popatrzył, pomiędzy katolikami a kim? Pomiędzy katolikami a protestantami szeroko rozumianymi. I teraz zobaczcie, Bóg pozwolił powołać od Lutra ten protestantyzm, by on powstał, ale co ten protestantyzm zrobił dzisiaj w Kościele? On dzisiaj pobudził katolików uspałych, uśpionych do gorliwości. Nie chciałbym powiedzieć, że jest współzawodnictwo, ale w sumie gdzie niegdzie jest. Jak słyszę na innych kontynentach, no to wręcz mówią, znaczy w kontynentach, nawet w krajach tutaj w Europie słyszę, jak z kapłanami rozmawiam, że no oni nam podbierają ludzi, coraz więcej ludzi jest u nich, zabierają nam naszych ludzi z naszych parafii. Ja mówię, no tak, ale to znaczy, co im zabiera tych ludzi? Że co? Że płacą im za to, żeby przyszli? Co znaczy zabierają? Nie. Oni tam w końcu słyszą Ewangelię. Oni tam w końcu coś, co ich pociąga. Jest głoszone słowo i pewnie pojawia się moc. Kościół musi pojawiać się w mocy, bo to jest naturalna konsekwencja wiary. Jeżeli w mocy się nie porusza, to znaczy, że nasz Kościół nie wierzy. Bogu nie chodzi tylko o obrzędy, bo wtedy wrócimy do judaizmu właśnie, który nie przyjął Jezusa, ale Kościół ma się pojawiać w mocy. I Paweł Święty o tym mówi w pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdziale, 20 wersecie. Królestwo Boże przejawia się nie w słowie, lecz w mocy. Więc musi moc przejawiać się w Kościele. I zaraz widać, parafie, w których przejawia się moc, widzimy, że nie mają problemu. Ich raczej przybywa niż ubywa. Parafie, w których mocy nie ma, kostnieją. Naturalna kolej rzeczy. Po prostu. Jeżeli nie będzie mocy, same puste słowo donikąd nie prowadzi. No, to tak tutaj, żebyśmy widzieli tą taką też analogię tego, co mówi Paweł o tamtych czasach, ona pasuje dzisiaj i w tych czasach. No, i chwała Panu. Chwała Panu. Psalm 94. W akompaniamencie Samuela. Tak, chciał się popisać. Wie, że nagrywamy Antidotum, więc teraz chcę pokazać, że już umiegle na saksofonie otworzył drzwi specjalnie. O, no, słuchamy. Pan nie odrzuca ludu wybranego. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, i pouczasz swoim prawem, aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych. Pan nie odpycha swojego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca. Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia. A kiedy myślę, moja noga się chwieje, wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie. Amen. No, życie z Bogiem dla mnie jest tak cudowne. To jest najważniejszy moment mojego życia. To jest najważniejszy okres mojego życia. To jest najważniejszy etap mojego życia, kiedy ja żyję z Bogiem. I tu nie chodzi tylko o to, żeby Bóg mi tylko błogosławił, żeby teraz tutaj głosić jakąś teologię sukcesu. Choć ja uważam, że Jezus Chrystus odniósł sukces. Natomiast chodzi mi też o to, że kiedy właśnie przychodzą te trudne momenty, kiedy moja noga się chwieje, ja dziękuję Bogu, że dopuszcza takie momenty w moim życiu, że On pozwala mi doświadczać właśnie tego, że moja noga się chwieje, że cierpię, że doświadczam w jakikolwiek sposób cierpienia, czy to fizycznego, czy emocjonalnego, czy psychicznego, czy duchowego, ale że doświadczam, ponieważ widzę, jaki jest ogrom Jego miłości, jak wielka jest Jego cierpliwość, Jego miłość do mnie. To jest też czas, co już nieraz tutaj mówiliśmy, że czas takiego trudu, czy czas pustyni, który możemy przeżywać w drodze z Bogiem, idąc właśnie tak jak ten lud do ziemi obiecanej, będąc na pustyni chwilami,
To jest czas, kiedy Bóg mnie wychowuje i poucza swoim prawem. I w każdym takim trudnym momencie ja zaczynam wyraźniej widzieć, po prostu wyraźniej, tak się ostrzy ten obraz, jak wielki jest Bóg, jak jest potężny, jaka jest Jego potęga. No, no nikt nie przeciwstawi się tej potędze, nikt nie z mocą taką, żeby ją pokonać, tak? Bo przeciwstawiać się można, ale teraz, żeby ją pokonać, no to nikt nie da rady pokonać potęgi Bożej. Nikt nie odbierze Bogu też chwały, nikt nie odbierze Bogu świętości, nikt nie odbierze Jemu boskości, Jego światłości. I to daje mi takie właśnie poczucie bezpieczeństwa, że ja całe moje życie mogę składać właśnie w Bogu i poruszać się z mocą Jego Słowa w każdym dniu mojego życia. Dlatego kocham zaczynać dzień Słowem, po to, żeby się nakarmić, tak żeby mi starczyło właśnie na cały dzień, żebym sytuacje, które przychodzą, inaczej już na nie patrzyła, inaczej podchodziła. Żeby właśnie to prawo Boże, to Słowo Boże mnie poucza. Mnie poucza. I co ono przynosi? Wytchnienie. Tak naprawdę w tych dniach nieszczęśliwych ja mogę doświadczyć wytchnienia. I ja doświadczam wytchnienia. Bo czego ja doświadczam? Że Bóg za mnie walczy. To On dokonuje w moim życiu czynów pełnych mocy. Swoją całą moc po prostu wykorzystuje, całą miłość, żeby uratować mnie z tej sytuacji, żeby wyciągnąć mnie z tej sytuacji, żeby moje serce rozradować. I robi to, słuchajcie, no, na sposoby tak różne, przeróżne. No niesamowity jest Pan Bóg w tym wszystkim. Ale największe zapewnienie, takie, które ja dostaję od Niego, to jest właśnie czas, kiedy On przemawia do mojego serca i doświadczam takiego dotyku Jego obecności. I tego, że Jego Słowo mnie tak buduje. I dzisiaj na przykład bardzo, bardzo mnie zbudował mnie trzeci rozdział z Księgi Machabejskiej, z pierwszej Machabejskiej. I to jest takie cudowne, że właśnie tak Bóg mnie buduje swoim Słowem. I dzisiaj mi udzielił Bóg pomocy, bo szybko moja dusza by zamieszkała w krainie milczenia. A tak łaska Boża mnie wspiera. I Twoja łaska, Panie, właśnie wspiera mnie w każdym dniu, w każdym też okresie takim trudnym dla mojego życia. Bóg naprawdę jest skałą i dla mojego życia ja Bogu dziękuję za to, że On zmienił moje życie, że był czas, kiedy nie żyłam z Bogiem, nie żyłam Jego Słowem, Jego obecnością. I od tylu lat jest właśnie dla mnie cały czas nowy i taki rozpalony etap mojego życia, życia z Bogiem. Chwała Panu. Chwała Panu, sobie przeczytaj aklamację, bo Buba coś chce. Samuś, jak skończymy, to na koniec zagrasz dla wszystkich, dobrze? O, tak się umówimy, no bo teraz nie pasuje. Jeszcze tłumaczymy słowo. Słuchajcie, aklamacja dzisiejsza jest z Mateusza 11:29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. I może, żeby nie tłumaczyć dwa razy, bo to jest dobry wstęp do tego, co będzie dzisiaj, jak w Ewangelii. Więc... Co ma na myśli, to jestem cichy i pokornego serca. Mam się od Niego uczyć, do Niego brać na siebie swoje, Jego jarzmo, tak? Weźcie na siebie moje jarzmo, to jarzmo Jego jest, czyli róbcie to samo, co ja, tak? I uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. No za dużo nie krzyczał Jezus rzeczywiście. I teraz zobaczcie, Łukasz 14 rozdział, to Ty przeczytaj sobie. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli ci ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci: ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Więc tu wiemy, to jest przypowieść o tej uczcie. To nie chodzi o samą tą ucztę, tylko pokazuje tym ludziom, gdzie poszedł na tą imprezę Jezus, by spożyć posiłek w szabat, nie? Gdy widział, że sobie zajmowali pierwsze miejsca, podał tą taką przypowieść. Ale ta przypowieść dotyczyła stylu bycia, czyli jak ci ludzie żyją, że w momencie, gdy wchodzę, to jestem najlepszy, zajmuję sobie najlepsze miejsce. I teraz Jezus tłumaczy, że no, w tym zaproszonym no, fajnie jest zasiąść na ostatnim miejscu, a niech ten, kto cię zaprosi, powie przesiąść się wyżej. Ale do czego nam to dzisiaj? Bo zauważcie, że na ulicę przychodzą ludzie zaproszeni. Kto jest tym zaproszonym? Jak to przełoży na dzisiejszą wiarę, na dzisiejsze nasze życie? Chodzi o zaproszenie do życia z Bogiem. Czyli każdy, kto już powie Bogu tak, Panie Boże, ja wchodzę, ja będę. Powiedziałbym, każdy neofita, każdy, kto wchodzi na tą drogę. Rzeczywiście mamy takie dwie skrajne postawy w naszym neofityzmie. Mamy albo bardzo duże wycofanie. Mimo, że mam dużą radość, to jednak z racji lęków w przeszłości mojej jestem osobą bardzo wycofaną i wtedy Pan Bóg gdzieś tam nade mną pracuje i może ja właśnie siądę na ostatnim miejscu, ale ktoś wyżej stojący ode mnie powie przesiąść się wyżej i wtedy fajnie będę się z tym czuł. Czyli jakby też zachęcać, żeby ewentualnie tej postawy się uczyć. Ale tutaj jakby chcę potępić tą postawę tych, którzy siadają na pierwszym miejscu. Ale kto u nas siada na pierwszym miejscu? Czasem na rekolekcjach mówię żartobliwie faryzeusze, bo w pierwszym rzędzie. To może być oczywiście przejawem czegoś, ale to nie chodzi o to, że wszyscy mają się w ostatnim rzędzie, bo nie będzie braknie ostatniego rzędu, nie? Chyba, że przy każdym napiszemy ostatni rząd, wtedy będą się wszyscy czuli dobrze. Jemu chodzi o taką rzecz, zobaczcie postawy, ci, którzy są we wspólnotę, ja myślę, że wy to widzicie. Gdy ktoś nabierze takiej odwagi w Bogu, to bardzo często taka osoba no, próbuje przejąć wszystko, co może. Ona próbuje być ważniejsza, no jak mówimy teraz przed kamerą, to będzie przed kamerą. Jeżeli mówimy przy mikrofonie, to pierwsza przy mikrofonie. Jeżeli powiemy przy śpiewie, to pierwsza przy śpiewie. Jeżeli powiemy przy rozkładaniu krzeseł, to pierwsza przy rozkładaniu krzeseł. Przy wszystkim próbuje królować, a królować ma Jezus Chrystus, nie ta osoba. Ważne jest właśnie, by umieć się zatroszczyć o innych. Tylko ja się z tego śmieję po tylu latach, bo widzę, że to jest naturalne. Jak ktoś nagle dostanie dar proroctwa, no to on teraz wszędzie będzie się wpychał z darem proroctwa, bo zobaczy, że już prorokuje. Albo ktoś ten dar języków, wszędzie by wepchał dar języków, bo on teraz już mówi językami, nie? Żeby inni zobaczyli, że ja mówię językami. Ktoś inny, przejmie prym w modlitwie, przejmie, mimo że ktoś inny prowadzi, to ktoś mówi, a teraz ja wejdę, bo ja wiem lepiej. O, to jest też zawsze fajne, nie? Gdzie jest porządek, mówimy, dzisiaj modlitwę prowadzisz ty, ustalamy, nie? Ale już jest taka osoba, która po prostu, bo w niej jest tyle emocji, bo w tego i ona chce. No Jezus mówi, przyjdzie ktoś znakomitszy od ciebie i powie ci, siądź na ostatnim miejscu, nie? To jest taka rzecz, żeby troszkę popatrzeć, czy ja naprawdę pełnię wolę Ojca w tym momencie, kiedy do czegoś się jakby jestem popchany, by coś zrobić. By innym ludziom zwracać uwagę, by ludzi w jakiś sposób tam, jakie słowo inaczej, zwracanie uwagi, no, komuś, no dobre jest zwrócić uwagę, no, by kogoś pouczyć, by kogoś tak, ja myślę, że tu warto takiej naprawdę dojrzałości, bo takie pouczenie osoby zbyt, jakby to powiedzieć, zbyt wysuwającej się do przodu robi odwrotny skutek, bo ludzie zaczynają się od takiej osoby odsuwać i każda z takich uwag, może nawet bardzo dobrych, jest odbierana negatywnie. Jak takie osoby, to się popularnie mówi u nas, wychodzi przed szereg, nie? Że jest ktoś, kto po prostu wychodzi przed szereg. Więc myślę, że dzisiaj Jezus chce, byśmy zwrócili uwagę na to wychodzenie przed szereg, czy ja nie za bardzo pcham się naprzód, nie, nie za bardzo pcham się na szczyt. No to tyle. Leci helikopter właśnie. Dokładnie nad nami. Leci w kierunku Bieszczad. Pewnie znowu jakiś wypadek się zdarzył. Bo to ratunkowy helikopter. Więc Panie Jezu, oddajemy tych ratowników, sprawę, po której lecą, osobę, po której lecą, Panie. I prosimy Cię, Panie, byś Ty, Panie, przyszedł teraz z pełnią zdrowia. O tak, Panie, byś, Panie, Ty dokonał cudu, Panie. Ogłaszamy błogosławieństwo dla duszą, duchem i ciałem tej osoby. Amen. Chwała Ci, Panie. Wszystkimi ludźmi. Amen. Chwała Ci, Panie.
O tak, czasami też widzimy w chodzeniu po górach, czasami chcę się wybić naprzód, chcę pokazać, że mogę więcej niż mogę. No i to się może tak skończyć, że musi po mnie przejść helikopter, nie? To też tak warto po prostu o tym pomyśleć w codziennym naszym chrześcijańskim życiu, w naszym życiu we wspólnotach, w rodzinach i tak dalej, nie? Jeśli ktoś wie, że coś wie, to niech to, że wie, zachowa to dla siebie, a tylko powie wtedy, kiedy Bóg powie mu powiedz, nie? I jeszcze jak to powiedz, żeby to na pewno było z miłością. To amen. Amen. A dla mnie tak, takie świadectwo z mojego życia, że właśnie ta perspektywa, ta zmiana, kiedy ja chciałam być zawsze pierwsza, zawsze we wszystkim, pierwsza i najlepsza i właśnie super, no to dopiero z perspektywy czasu mogę to ocenić, jak to było, kiedy Bóg zaczął, właśnie pokazał mi, Sylwia, to jest twoja pycha, tam. I zaczęłam się pochylać nad tym tematem i zaczęłam zmieniać swoje myślenie, też zachowania i zobaczyłam, doświadczyłam i doświadczam do dzisiaj takiej właśnie rzeczy, że z ostatniego miejsca zupełnie inaczej się widzi. Po pierwsze się w ogóle widzi. Pierwsze miejsce, w którym ja chciałam być i dążyłam do niego, powodowało, że ja nie widziałam innych ludzi, bo byli za mną. Ale kiedy ja jestem, staram się być i szukam sobie tego ostatniego miejsca i w postawach, w działaniu, w byciu gdziekolwiek, to powoduje, że ja zaczynam po prostu widzieć, widzę innych ludzi, widzę siebie, widzę właśnie ich potrzeby, widzę drugiego człowieka. I to jest takie piękne, że Bóg właśnie potrafi tak przemienić, każdą moją ciemność przemienić w światłość i każde moje nie odpycha mnie właśnie tak, jak w tym psalmie jest, że Bóg nie odpycha swojego ludu, tylko Bóg tak cudownie mnie poucza i koryguje, ale nie niszczy. To tak naprawdę zbudowało moją osobę, ponieważ ja zaczęłam widzieć bliźnich, zaczęłam widzieć ich potrzeby, ich pragnienia, to jacy oni są piękni i wspaniali, jak oni są obdarowani, do czego oni są wyznaczeni przez Boga. To jest takie piękne spojrzenie z tego ostatniego miejsca, także zapraszamy. Chwała Panu. Chwała Panu. I jeszcze mamy dwie rzeczy, bo Samuel chce dla was zagrać, to Samuel, przejdź tutaj, no to pokaż się jak grasz, a ja tylko jeszcze powiem ogłoszenie, bo to jest mail jeszcze, wiadomość, z tą krwią Chrystusa, z tym audiobookiem, co wczoraj mówiliśmy. Ja przepraszam, nie wiedziałem, że na stronie go nie ma w wersji elektronicznej. Zostało tylko parę sztuk ostatnich krążku prawdziwego. No to już dzisiaj mniej, bo już ileś zeszło. Ale chcę powiedzieć, już nie będzie do druku, ponieważ tylko będzie wersja elektroniczna, bo świat się w tą stronę przenosi. I ja słyszałem, że po poniedzieli będzie już wersja elektroniczna, ponieważ człowiek, który był za to odpowiedzialny, jest na wakacjach. Ja nie wiedziałem o tego, że on wszystkie inne płyty wrzucił, a tej nie wrzucił, więc ta płyta, w sumie ta płyta i moje audiobooki, które też nie są w wersji elektronicznej, to one też będą. Ale inne audiobooki Alfreda Dudka już są. Więc kochani, poczekajcie jeszcze parę dni i po weekendzie, no pewnie już po wszystkich świętych, tak, jak Robert wróci, po prostu to wszystko wrzuci do internetu. Warto, warto. I warto naprawdę, warto tego audiobooka przesłuchać. No to tyle, amen. To co? Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Same, gdzie się pojawisz? Tutaj? To my się rozsuniemy. Stojąc przed Twoim tronem.